Dzień dobry, mam imię Paweł, witam Was w salonie Klasyczne Buty i dzisiaj opowiem Wam, jest to temat, który podsunął mi jeden z naszych klientów, jaka usterka w butach jest ich cechą, a nie wadą. Zanim jednak przejdę do meritum, tradycyjnie proszę o subskrypcję i polubienie. Równie tradycyjnie od paru odcinków proszę Was o zapisanie się do newslettera. I jeszcze mała dygresja. Czasami klient do nas przysyła buty, dzwoni lub przychodzi z jakąś usterką, czy też wadą butów, bo dla mnie usterka i wada to są dwie różne rzeczy. Wada to jest coś, co podlega reklamacji, usterka nie podlega reklamacji, prawda? No to tak mniej więcej jak samochodem jadę i przyładuję w drzewo i blacha mi się zegnie, no to nie jest powód do reklamacji, no niestety. Natomiast jeżeli skrzynia biegów się zniszczy w pierwszym miesiącu użytkowania, to na pewno podlega to reklamacji, no chyba, że też tą skrzynię biegów jakoś strasznie zniszczyłem. Natomiast przychodzi jakiś klient, mówi, panie, buty za 1000 zł miały wytrzymać 10 lat i patrzy pan, co się stało. I przypomniały mi się wówczas dwie historie z mojego życia. Pierwsza, kiedy byłem na Teneryfie, to było prawie 20 lat temu, no myślę, że z 18 albo 17 lat temu, pracowałem wtedy w korporacji, byłem menadżerem i wydawało mi się, że jestem bardzo ważny i mądry. Oczywiście byłem mało ważny i jeszcze głupi. Głupszy w każdym razie niż teraz, nie znaczy, że teraz jestem mądry. Natomiast pamiętam, wybraliśmy się na wycieczkę do takiego parku, rozrywki, żeby oglądać orki i tak dalej. I autobus, w którym jechaliśmy, zepsuł się. Oczywiście autobus pełen Polaków, więc awantura. Jak śmiał się autobus zepsuć, jak Polacy jadą, żeby się rozerwać. Awantura, no większość Polaków w ogóle nie mówi po angielsku, więc ja się dałem nakręcić, żeby oczywiście ich reprezentować. I ta pani, która tam była, która jak gdyby była przewodnikiem tej całej frajny, wycieczki, tego autobusu, mówi do mnie, mówi, słuchaj, no ale zepsuł się autobus. Twój samochód się może zepsuć, mój samochód się może zepsuć, ten się zepsuł. Myśmy oczywiście zamówili już nowy sam autobus, który nas zawiezie, ale jak widzisz, jesteśmy w górach, on musi tu dojechać, to parę minut potrwa. Jeżeli oczywiście chcecie zwrotu pieniędzy, to nie ma żadnego problemu. W tej chwili Wam wypłacamy ten zwrot pieniędzy i tyle. I powiem szczerze, że poczułem się jak idiota, bo rzeczywiście tak się wszyscy tam zachowywali, a ja razem z nimi. Bo wszystko się może zepsuć. Buty za 1000 zł też się mogą zepsuć. A druga sytuacja, kiedy już byłem mądrzejszy, to przed chyba 7 czy 8 lat kupiłem samochód. Nie będę wymieniał nazwy, bo to nie o to chodzi, ale był to samochód, który już kosztował mnie 150 tysięcy złotych. I był to taki samochód, który słynął z niezawodności i kupowało się go po to, że on był niezawodny i można było nim długo jeździć. A jak już się skończy im jeździć, to że można było go dobrze odsprzedać. I ten samochód w pierwszym miesiącu mi się zepsuł. Wezwaliśmy oczywiście asista, zawieźli na ASO i w ASO powiedzieli, że rozpadł się alternator w samochodzie za 150 tysięcy w pierwszym miesiącu. I powiedzieli, że to jest pierwszy przypadek w historii. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie mieli. I tym razem, ponieważ już byłem dużo starszy i mądrzejszy, więc nie awanturowaliśmy się, powiedzieliśmy, że prosimy w takim razie o naprawę. Dali nam samochód zastępczy, wymienili ten alternator, nie wymienili samochodu, wymienili alternator, oddali nam i jeździliśmy tym samochodem jeszcze trochę. Wszystko się może zepsuć, autobus, w którym jedziecie do parku rozrywki, może się zepsuć i samochód za 150 tysięcy też się może zepsuć i to jest trochę drożej niż 1000 zł, o tak bym powiedział. Te 150 tysięcy to jednak jest troszkę więcej niż 1000 zł. Więc to jest pierwsza uwaga. Tak, buty za 1000 zł i za 2000 i za 5000 też się mogą zepsuć, mogą mieć jakąś wadę wszycia, robił to człowiek, mogą mieć jakąś wadę ukrytą, do której nie jesteśmy w stanie wejść i oczywiście mogą się zepsuć, nie jest to powód do awantury, do psioczenia i do w ogóle uważania, że wszystkie buty ręcznie szyte na pewno się będą psuły. A teraz, nie przedłużając, przejdźmy może do meritum. Jakie wady nie są tak naprawdę wadami, a klienci nam je zgłaszają jako reklamację? To wszystko wynika z konstrukcji tego buta, tak wyglądają nasze buty w przekroju. A tak wyglądają buty sieciowe, prawda, w przekroju. Więc cechy tych butów nie wystąpią w tych butach. Jedną z tych cech jest odklejająca się podpiętka. Czyli ten element, który tutaj się przykleja, ten element przykleja się tylko z dwóch powodów. Pierwszym powodem przyklejenia tego elementu jest to, żeby tu można było logo producenta wybić, prawda, na przykład Belli albo Partigiani. Drugim jest to, że tutaj czasami bardzo rzadko, ponieważ obcas jest przybity gwoździami, o tym zaraz powiem, bo to jest kolejna rzecz, więc czasami może się zdarzyć, że główka gwoździa, bo te gwoździe wbija się od tej strony,
mogłaby urazić stopę. Ale naprawdę znam osoby, które to od razu wyrywają, jak tylko kupują buty, bo to jest do niczego innego niepotrzebne. I to się będzie odklejać. Będzie się odklejać często. Ja właściwie w każdych z moich 16 par mam to już odklejone. Niczym mi to nie przeszkadza. Nie jest to wada, jest to cecha. Jeżeli mamy potliwość stóp dosyć wysoką, jeżeli chodzimy w tych butach sporo, tutaj ten koniuszek będzie nam się odklejał. Można to samemu podkleić, wystarczy kupić sobie troszeczkę za 5 zł kleju szewskiego, bo tyle on kosztuje taki zwykły, i tutaj nasmarować i przykleić, albo przyjść do nas i my to przykleimy w ciągu 15 minut. Jeżeli komuś to przeszkadza, mi nie przeszkadza, nigdy sobie tego jeszcze nie przykleiłem, wam powiem, chociaż kleju szewskiego mamy w brud tutaj na dole. Więc to jest pierwsza cecha butów, która nie jest wadą i nie podlega to reklamacji. Każdą taką reklamację od razu mówię, odrzucam. Przyklejenie tego zajmuje 10 minut, a jeżeli komuś przeszkadza, się odkleja, to mogę to po prostu oderwać i już nie będzie. Druga rzecz, moi drodzy, to jest ten obcas. Jak już powiedziałem, on jest przybity gwoździami. Z czym to się wiąże? Już tutaj widać, mam nadzieję, że może będzie widać, że jak tak mocniej szarpnę, to tu powstaje taka malusieńka ryska, czyli ten obcas zaczyna odchodzić. I jeżeli będziecie chodzili i kilkakrotnie, albo kilkadziesiąt razy, albo kilkaset razy kopniecie tym obcasem gdzieś w krawężnik, w schody, to się zdarza, no umówmy się, to się zdarza, prawda, zahaczam, to może się zdarzyć, że tu nastąpi takie minimalne rozwarstwienie. W bucie sieciowym nie ma czegoś takiego, ten but jest wulkanizowany, obcas jest wulkanizowany, to jest po prostu jak opona. Nic się takiego nie wydarzy, chyba że ten obcas po prostu pęknie, a wtedy on jest do wyrzucenia. Tutaj znowu tak zwane mocowanie obcasów. My robimy powtórne, czyli przymocujemy ten obcas. Z tego, co kiedyś mierzyliśmy sufmiarką, to było 0,1 mm ta szpara. Więc jeżeli komuś to przeszkadza, jeżeli ktoś jest aż takim pedantem, że to mu przeszkadza, to oczywiście my to przymocujemy, nie ma żadnego problemu. Natomiast też proszę pamiętać, że dla chodzenia, komfortu chodzenia nie ma to żadnego znaczenia. Więc to rozwarstwienie obcasu nie jest wadą, tylko cechą wynikającą z tego, że obcas jest przytwierdzony gwoździami do butu. Kolejną rzeczą, która występuje w tych butach, są różnego rodzaju skazy skóry. Znowu pamiętajcie, że to jest but z naturalnej skóry. Ta skóra jest ściągnięta z cielaka i nie była w żaden sposób szlifowana z góry. Ona była tylko obgarbowana. Jeżeli popatrzycie na swoją dłoń, no moja dłoń to jest dłoń 50-latka, więc dużo tutaj można zobaczyć, ale też widzimy jakieś skazy, jakieś plamki, jakieś rysy, jakieś blizny na tej dłoni. To wszystko jest cechą naturalnej skóry, prawdziwej skóry. I taka sama skóra, jak na tej dłoni, tylko żebyście tutaj nas za jakiś kanibali nie wzięli, została użyta do produkcji tych butów. Wobec tego ona też będzie miała jakieś może blizny, jakieś przebarwienia. Jest to coś absolutnie naturalnego. Mało tego, w mojej opinii jest to coś, czego należałoby oczekiwać od butów za 1000 zł, bo gdyby but za 1000 zł, czy nawet za 1500 zł nie miał takich przebarwień, czy skaz w ogóle, to znaczy, że to nie jest prawdziwa skóra. Czy to jest jakaś mielonka, albo wręcz ekoskóra. Prawdziwa skóra będzie miała jakiś skaz. Kolejną cechą butów, która nie jest absolutnie ich wadą, jest ścieranie się skórzanej podeszwy. Tu są buty klienta i zobaczcie, to jest skórzana podeszwa, ona się ściera. Jak pozwolimy jej się ścierać w nieskończoność, to dotrzecie do korka, bo to jest Goodyear. I to nie jest wina podeszwa. To jest naturalna rzecz, że skóra będzie się ścierała. Należy o to dbać. Po pierwsze, skórzana podeszwa nie służy do tego, żeby w tym intensywnie chodzić, ale przede wszystkim należy nie dopuścić do tego, żeby tu była dziura. Jeżeli widzicie, że podeszwa się przeciera, no to należy do nas przyjść, to też trzeba zabezpieczyć na przykład zalówką. To też jest coś naturalnego. Naturalna skórzana podeszwa będzie się ścierała, aż zetrze się do końca. Kolejną rzeczą, która znowu się ściera i która podlega zużyciu, jest takim klockiem hamulcowym, tak jakbyście mieli pretensję do producenta, że klocek hamulcowy wam się starł w samochodzie, jest flek. Flek to jest ta część tutaj, ta czarna część, i on jest po to przybity do obcasa, żeby chronić skórzany obcas przed ścieraniem. Jak wiecie, skóra się ściera, a najbardziej ściera się napięcie, bo zazwyczaj większość osób chodzi spięty. Mocuje się tutaj flek po to, żeby ochronić ten obcas przed ścieraniem. I on się będzie ścierał, to jest klocek hamulcowy, hamujemy nim po prostu. I w momencie, kiedy się zetrze do obcasa, trzeba go wymienić. To nie jest wada tego buta, tylko jego cecha. Cecha wynikająca z tego, że jest flek. Zresztą, żeby było śmieszniej, flek jest również w butach sieciowych. Zazwyczaj on jest nie przybijany, tylko w jakiś sposób przyklejany, często odpada lub w sposób taki sztuczny, połączony obcasem.
Więc to jest kolejna rzecz, która jest charakterystyczna tych butów. Nie jest to ich wada, jest to ich po prostu cecha i jest to rzecz wymienialna w pełni. I wreszcie, moi drodzy, wszelkiego rodzaju rzeczy, które wam się wydarzyły. Tutaj na przykład klient nam zgłosił, że urwała mu się tutaj ta szlufka, prawda? Że tutaj puściło, przy tej szlufce z tyłu puścił szef. Tutaj klient bardzo uczciwie, i to doceniamy, dziękujemy, powiedział, że wydaje mu się, że źle rozsznurował te buty. Po prostu nie rozsznurował ich właściwie i próbował szarpnąć. Tak więc zazwyczaj wszystkie te usterki, które powstają tutaj z tyłu, wynikają po prostu z niewłaściwego rozsznurowania obuwia lub z nieużywania lub niewłaściwego używania łyżki. To znowu nie jest wina tego buta, tak jak powiedziałem, on jest zszyty. Wobec tego, jeżeli tutaj się mocno szarpnie, a but mocno się trzyma na nodze, bo jest nieoszczurowany właściwie, to ta siła spowoduje wyrwanie tego. Czasami też pęka tutaj, mamy tutaj pęknięcie, nie mówię tutaj o szwie, natomiast mamy pęknięcia z boku, zazwyczaj również one są wynikiem po prostu nieoszczurowania buta lub wkładania buta bez łyżki. I to też nie jest jak gdyby wada tego buta. No, oczywiście my to naprawimy, natomiast to, że ktoś wkłada but bez łyżki, powoduje, że but jest uszkodzony, jest to uszkodzenie mechaniczne. Tak więc, tak jak powiedziałem, wszystkie rzeczy związane z zapiętką, flekami, z zelówką, z jakimiś przebarwieniami na skórze, to są wszystko naturalne rzeczy. I jeszcze jest jedna rzecz, która właściwie w ogóle nie jest wadą buta, natomiast wiąże się z tym, że te buty są szyte i są szyte w niewielkiej ilości egzemplarzy. Tak jak powiedziałem kilkakrotnie już, nasze buty szyjemy w ilości 2-3 par w danym rozmiarze. I to mówimy tutaj o tych rozmiarach bardziej popularnych, typu 42-43. Może się więc zdarzyć, i to nawet dosyć często się zdarza, że klient otrzymuje od nas buty, czy też mierzy buty, które już były przez kogoś mierzone. Nigdy w życiu nie sprzedaliśmy, czy też nie próbowaliśmy sprzedać butów używanych. Natomiast jeżeli klient je przymierzył, to zazwyczaj, zwłaszcza na butach typu lotnik, tutaj mamy przykład takiego buta. Ten but był raz mierzony, czyli przyszedł klient, przymierzył je. Jak widzicie, już powstają tutaj lekkie zagięcia. Żeby nie było wątpliwości, zagięcia są czymś naturalnym dla skóry. To znowu nie jest wada, to jest wręcz zaleta skóry. Jeżeli but jest z prawdziwej, naturalnej, dobrej jakości skóry, będzie miał zagięcia. One z wiekiem będą się bardzo ładnie tak patynowały, jeżeli będziemy dbali o buty, jeżeli będziemy je trzymali na prawidłach, te zagięcia będą wręcz dodawały uroku butom, a nie szpeciły. Natomiast wystarczy, że raz założymy taki but typu lotnik, czyli tutaj bez przeszycia, i już te zagięcia powstaną. Ten but nie był przez nikogo noszony, nie był używany, nawet nie ma śladu, zobaczcie, na podeszwie, że ktokolwiek nawet kilkakrotnie, bo nawet jakby ktoś kilkakrotnie przeszedł po dywanie, to już byłoby lekki ślad na podeszwie. Więc raz w życiu i już jest lekkie zagięcie. I jest to cecha tych butów. To nie jest ich wada, wręcz zaleta, tak jak powiedziałem, bo to świadczy o tym, że to jest skóra dobrej jakości i prawdziwa skóra. Ale często klient mówi, ja bym chciał buty nieprzymierzane. I zawsze się przypomina historia wówczas z książki Nieskazitelny, bardzo dobrej książki, polecam ją, dotyczącej właśnie historii mody męskiej. I tam jest powiedziane, że w latach 20. i 30. XX wieku kamerdyner był zatrudniany po stopie chlebodawcy, czyli kamerdyner powinien był mieć stopę podobną jak stopa chlebodawcy wielkości, po to, żeby roznosić jego buty. I wszyscy oczywiście myślą, chodziło o to, żeby go nie obcierały, prawda? Wręcz przeciwnie, to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby te buty były znoszone, czyli żeby nowe buty nie wyglądały jak nowe. Ponieważ pojawienie się w butach nowych, nienoszonych, bez żadnego śladu, było uważane za olbrzymie faux pas w towarzystwie arystokratycznym w Anglii. Było wręcz uważane, że osoba, która się w nich pokłada, jest noworyszem, że próbuje się pysznić, chwalić tym, że ma nowe buty. Więc odwrotnie często niż w tej chwili mamy w naszym kraju. Oczywiście, jeżeli mamy parę nieprzymierzaną przez nikogo, to wymienimy klientowi, nie jesteśmy tacy. Natomiast pamiętajcie, że takie lekkie zagięcia, czasami jeżeli 5 klientów przymierzyło ten but, to nawet większe, są czymś naturalnym, czymś normalnym, nie stanowią o żadnej wadzie buta, wręcz przeciwnie, świadczą o tym, że ten but po prostu jest z prawdziwej skóry. To generalnie wszystkie
takie najbardziej oczywiste cechy, czy też ustelki butów, które nie są wadami, które mi przychodzą do głowy. Oczywiście jest ich wiele, wiele więcej. Jeżeli temat Wam się spodoba, możemy go kontynuować. Mogę opowiedzieć Wam o paru następnych. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.